Siemanko, witam was serdecznie w kolejnym imperializm, ale nie byle jakim, to jest imperializm z całego świata. Ponad 720 zespołów, które są w FIFA, będą mierzyły się między sobą. Widzicie, teraz koło jest przepełnione, ponad 720, tak jak mówiłem, drużyn będzie walczyć między sobą. Dodatkowo będą też miejsca na mapie, gdzie będą upgrade'y dla drużyn. Ale to zobaczcie już za chwilę, już wam pokazuję, jak wygląda mapa na to właśnie imperializm. Spójrzcie na tę mapę, to jest coś niesamowitego. Tak jak teraz może widzicie tylko same plus 5, bo pusty kraj, który nie ma żadnej drużyny, to będzie plus 5. Ale każdy region kraju, gdzie już są jakieś drużyny, to jest plus 1. Tak jak tutaj widzimy teraz w Chinach, czy to w Indiach. Nazwać tutaj w Europie jest tyle klubów, że nawet tego nie widzimy. Tutaj trzeba mocno to zoomować. No, naprawdę, uwierzcie mi, jest naprawdę bardzo dużo drużyn. Będzie to bardzo fajny imperializm. Mamy tutaj także MLS-kę oczywiście. No i tak jak mówiłem, pusty region z pewnego kraju to plus 1, a pusty kraj całkiem to jest plus 5 do overalla dla losowego zawodnika, który będzie losowym na kole z drużyny, która oczywiście przyjmuje ten teren. Więc tak jak mówiłem, pusty region to jest plus 1 dla losowego zawodnika ze składu, pusty kraj to jest plus 5 dla losowego zawodnika ze składu, ale co się dzieje w meczach? I tutaj nie będzie transferów, zdecydowałem, że zrobimy imperializm bez transferów i będą upgrade'y zawodnika meczu, czyli jeśli, nie wiem, zagra Barcelona na kogoś i Lewandowski będzie MVP, dostanie upgrade. Jeśli ta druga drużyna ma tyle samo gwiazdek lub jedną więcej lub jedną mniej, to jest upgrade plus 3. Jeśli ta drużyna ma o dwie gwiazdki mniej, no to jest plus 2. Jeśli ma o 3 gwiazdki mniej, to jest także plus 2, jeśli ma 4 gwiazdki mniej, to jest tylko plus 1 do oceny ogólnej. I tak samo w drugą stronę, jeśli drużyna wygra z przeciwnikiem lepszym o 2 gwiazdki, to ma plus 4 zawodnik, o 3 to także plus 4 i o 4 gwiazdki to jest plus 5. No i tutaj tylko powiem, że ja już ten odcinek nagrywałem przed tym wstępem i no to nie jest dobry system, bo jednak te słabsze drużyny powinny mieć większe upgrade'y niż te lepsze, czyli na przykład jeśli wygrają z drużyną lepszą o 4 gwiazdki, to nie, na przykład plus 10 czy nawet plus 15 powinno być dla tego MVP, bo jeśli ktoś ma 60 overalla, a wygrywa ze składem, który ma 80, no to 5 overalla to jest naprawdę malutko. No ale cóż, no w kolejnej edycji po prostu imperializm, światowego imperializm, zrobimy tak. No tutaj tak zaczynamy, więc po prostu tak pójdziemy do końca z tymi upgrade'ami, zobaczymy jak to się potoczy do samego końca. No ale jeszcze jedno, przypominam wam oczywiście o subskrypcji tego kanału i o lajku, bo naprawdę tyle czasu, ile zajęło mi robienie tego koła fortuny, robienia tej mapy, plus nawet ten pierwszy odcinek, który właśnie nagrałem, naprawdę zajął mi z nim tydzień samo nagrywanie, więc naprawdę jest bardzo ciężko zrobić takie odcinki, no ale mam nadzieję, że wam się to spodoba, że naprawdę dobrze przyjmiecie ten odcinek, bo to jest tylko pierwsza część, a ma być ich aż 10, bo jednak ponad 700 drużyn to naprawdę bardzo długie odcinki będą mimo wszystko, no ale i tak podzielimy to na 10, więc co, bez mojego gadania przejdźmy już do pierwszej drużyny, która została wylosowana na kole. No i zobaczmy, kto jako pierwszy będzie wylosowany w naszym ogromnym imperializm i będzie to, uwaga, Rio Ave, drużyna z Portugalii, więc zaczynamy od razu w Europie. No, zobaczmy, w którą stronę oni zaatakują i będzie to południowy zachód i tutaj chyba tak jest, muszą lecieć aż do Ameryki. No i zobaczmy, z kim oni zawalczą, czy tutaj będzie jeszcze MLS, czy już jesteśmy niżej i złapali się MLS, grają na Inter Miami. No i tutaj zobaczmy na obydwa składy, no Rio Ave i Inter Miami niby po 3,5 gwiazdki, no ale jednak robi różnicę ten Messi, Suarez, Busquets i Alba, który jest w Inter Miami, ta drużyna wygląda o wiele lepiej. No i zobaczmy, czy Inter Miami da radę pokonać Rio Ave i pokonują, ale co ciekawe, nie aż tak dzięki Messiemu, który został w ogóle zmieniony przez Campa na 46 minucie, ale dzięki Farriosowi, który jest MVP tego meczu, 9,1 oceny, więc to on dostanie upgrade po tym spotkaniu. No ale spójrzmy jeszcze na mapę, widzimy teraz Rio Ave znika tutaj z Portugalii, ich miejsce bierze tutaj Inter Miami, który wkracza do Europy. No i oczywiście Farias, który dostaje upgrade plus 3, teraz to widzimy z 75 na 78. I zobaczmy, kto kolejny będzie wylosowany na kole, jest to Carlist United, czyli drużyna z Anglii. No i zobaczmy, gdzie oni zaatakują i atakują na północny zachód. No i tutaj jest tylko pusty teren, więc po prostu sobie go przejmują bez żadnego meczu. No i mamy pierwsze losowanie na kole, właśnie kto dostanie plus 1 overalla. Jest to 9 zawodnik składu, czyli
aktualnym tutaj Carlisle United jest to Huntington na prawym środkowym obrońcu, który dostaje plus 1 do oceny ogólnej i wskakuje na 65. Następnie na kole wylosowane jest Grimsby Town, więc znów zostajemy w Anglii. Tym razem atakują oni na południe. No i zobaczmy, jest to atak na Lincoln City. Czyli tutaj mamy spotkanie może nie na najwyższym poziomie, bo to jest drużyna z jedną gwiazdką, no i druga ma 1,5 gwiazdki. Teraz widzicie obydwa składy, no nic fenomenalnego tutaj nie mamy, ale jednak to Grimsby Town wygrywa 3-1 i to Holoman jest zawodnikiem meczu, 9-0 ocena. No i tutaj widzimy, że Grimsby przyjmuje ten teren, cały tutaj region jest już ich. No i oczywiście Holohan, czyli ten środkowy prawy pomocnik, przyjmuje tutaj, znaczy dostaje tutaj plus 3 overalla i wskakuje na 65, czyli na poziom srebrnej karty. Następnie wylosowana kolej jest Halmstad BK ze Szwecji, który będzie atakował sobie tutaj na południowy zachód, można powiedzieć. No i tutaj atakują na Malmo, czyli no na jedną chyba z najlepszych drużyny w tym kraju. No zobaczmy, no Halmstad ma jedną gwiazdkę, Malmo ma 3,5, więc to jest zdecydowany faworyt. No i tutaj widzimy, że jeśli Malmo wygra, to tylko plus 2 dla ich zawodnika, który będzie MVP. No a dla Halmstad to będzie plus 4, no ale zobaczmy, kto wygra to spotkanie. I Malmo bez problemu, 4-2 i Botheim zawodnikiem meczu. No i zobaczmy, jak tutaj sobie Malmo przyjmuje po prostu ten ich teren, więc troszeczkę się tutaj powiększają w górę. No i oczywiście Botheim zawodnik meczu z 69 skakuje na 71 po tym spotkaniu. Następnie na kole wylosowane jest Jeju United, Jeju United, w każdym razie drużyna z Korei Południowej. No i oni sobie tutaj zaatakują na południowy zachód. No i tutaj atakują do Chin, ta wyspa z Korei będzie aż atakować na Chiny. No i to jest atak na Shanghai Port, więc drużyna bardzo dobra, bo tak jak widzicie mają Oscara, który ma 77 oceny ogólnej. Obydwie drużyny po 2,5 gwiazdki, więc to spotkanie będzie bardzo ciekawe jak na poziom tych rozgrywek. No i Shanghai Port wygrywa 1-0. Wulej, z tego co pamiętam, zawodnik, który może i grał w Hiszpanii, chociaż to może nie on. W każdym razie Wulej jest zawodnikiem spotkania. No i takim właśnie oto sposobem Shanghai Port przyjmuje tutaj tą wyspę. No i oczywiście znika Jeju czy tam Jeju z mapy. No i Wulej dostaje plus 3 do oceny ogólnej, wskakuje na 74, już bardzo blisko do złotej karty. Następna drużyna wylosowana na kole to jest Plymouth, czyli znów wracamy do Anglii. Oni tutaj będą atakować na południowy wschód. No i tutaj dają radę zahaczyć o Exeter City. Widzicie, tutaj dałem wam kreseczkę, no ale widzimy, że tutaj w prawym rogu jednak trochę oni chłapią. Więc zobaczmy, no Plymouth 2,5 gwiazdki, Exeter 1,5. Zobaczmy, kto tutaj wyjdzie silniejszy z tego meczu. No i Plymouth wygrywa 3-1. Edward 9,5 oceny, więc on zostaje MVP tego spotkania. No i Plymouth oczywiście z tej wyrzuca z mapy, Exeter przyjmuje ich teren, fajnie się tutaj powiększa, z dwóch stron mają tylko już teraz puste tereny. No i oczywiście Edwards, który dostaje upgrade'a z 68 na 71. Kolejna drużyna, która została wylosowana na kole, to Konyaspor, czyli drużyna z Turcji. Przenosimy się w końcu troszeczkę dalej od tej Anglii. No i zobaczmy, oni zaatakują na północny wschód i to jest atak tutaj na Ankara Gucu, więc no, dwa duże tereny mimo wszystko, jak widzimy na tą Turcję, gdzie jest pełno pustych terenów. No tutaj jednak dwie drużyny walczą jeszcze o bardzo duży teren, jeszcze obydwie mają tutaj trzy gwiazdki, jak widzimy, więc ciekawe może być to spotkanie. Zobaczmy, jak tutaj się potoczy ten mecz i to Ankara Gucu wygrywa 1-0. Saponara ocena 8,4. Nie trafił bramki, no ale najwidoczniej musiał mieć asystę i zagrać bardzo dobre spotkanie, że to on zostaje MVP. No i zobaczmy, Konyaspor znika z tej mapy. Bardzo duży tutaj teren teraz przyjęty przez tą żółtą drużynę Ankara Gucu. Naprawdę mocno dominuje Turcję. No ale co najważniejsze, to Saponara z upgrade'em z 75 na 78 staje się naprawdę kluczowym zawodnikiem tej drużyny. Następnie na kole wylosowane jest Lille, czyli w końcu jesteśmy w Francji, jeszcze tam nas dzisiaj nie było. Oni atakują na północny zachód, no i tutaj lecą aż do Anglii.
No i będzie to atak na Portsmouth, czyli no drużyna ją wszystko słabsza, bo jednak 2,5 gwiazdki, kiedy Lille ma ich aż 4. No i zobaczmy, kto tutaj wyjdzie zwycięsko z tego spotkania. No i Lille wygrywa 3-2, więc nie było to wcale takie łatwe spotkanie. No ale Jonathan David naprawdę ich tutaj wykierował w tym meczu. Dwie bramki w 64 i 85, co daje mu ocenę 9,9, totalny MVP tego spotkania. No i Lille wkracza do Anglii, pierwsze tutaj międzynarodowe przejęcie terenu. Widzimy teraz, Lille są w Anglii, naprawdę zaczyna się robić ciekawie. No i Jonathan David, który z 80 wskakuje na 83 oceny ogólnej, ma już tak zwane ekrany w Ultimate Team, więc bardzo fajna się robi z niego karta. Następnie na kole wylosowany jest Walsall, czyli znów jesteśmy w Anglii, no ale oni to atakują na północ, no i tutaj atakują na Stoke City, więc rywal chyba o wiele lepszy, no bo jednak jedna gwiazdka Walsala, trzy gwiazdki Stoke City tutaj już robią naprawdę mocną różnicę. No i zobaczmy, czy Walsall da radę pokonać ich. No i nie dała rady. Stoke City 2-0 wygrana. Stevers zawodnikiem meczu. No, 9,4 oceny, bramka, więc naprawdę bardzo dobre jego spotkanie. No i Walsall znika z mapy, Stoke City przyjmuje sobie ten malutki teren. No i Stevens z 69 na 71 oceny ogólnej i Stoke City zyskuje pół gwiazdki, mają już ich 3,5. Następnie wylosowany jest Gaziantep, czyli drużyna z Turcji, powracamy tam. No i oni tutaj sobie zaatakują na północny wschód i tu jest pusty teren, więc sobie go przejmują. Fajnie się powiększają, no i losowanie, kto dostanie plus 1 overalla, będzie to 21 zawodnik w ich składzie. No i wypadło tutaj na Eskihelaka, no i ten z 67 wskakuje na 68 oceny ogólnej, no ale cały czas nawet nie łapie się na rezerwę. Następnie na kole wylosowane jest Deportivo Táchira z Conmebol, tak się nazywa mój folder, po prostu tak sobie nazywam, żeby łatwiej znaleźć ich loga. To jest jedna z tych drużyn tam w Ameryce, może to być Chile czy tam inny kraj, no ale to nieważne, tak samo jak może być Celtic na przykład i będzie napisane Anglia, nie pisze w kantarzach, że Celtic nie jest w Anglii. Wiem, to jest po prostu dla mnie, żebym folder mógł łatwo sobie znaleźć na komputerze, gdzie jest ich logo. No ale przejdźmy dalej, gdzie oni atakują, i oni atakują na północny zachód. I tutaj jest tylko pusty teren, więc po prostu sobie go przejmują. No i zobaczmy, kto dostanie plus 1 do oceny ogólnej, jest to zawodnik numer 7. No i aktualnie to będzie Hernandez na prawym wahadle, który z 68 zmienia swój overall na 69. Następnie wylosowany jest Apoel z Cypru i oni tutaj zaatakują także na północny zachód. No i tutaj łapią się o ten pusty teren jeszcze tutaj na tej wyspie, więc po prostu go przyjmują. Tylko dodam, tutaj na przykład jest jedna drużyna tylko w kraju, ale będzie przyjmować tereny, dopóki nie zawalczy z drużyną z innego kraju, czyli teraz by zaatakowali na Turcję, na ten Hatayspor, no to by walczyli o całą wyspę, jakby do, jeśli jest już tylko jedna drużyna na terenie kraju i walczy z kimś z zagranicy, ta walczą tak naprawdę o cały kraj, bo dwie drużyny jakby, czyli jeśli Apoel by wygrał, by przyjął cały Cypr, tak samo jak Hatayspor, gdyby wygrał z Apoelem, no to by przyjął też cały Cypr, więc te wszystkie upgrade'y także się dodadzą. Ale dopóki jest sama w kraju i może powoli sobie zbierać rejony, żeby po prostu się ulepszyć na tą walkę, którą będzie później miała ta drużyna. No ale w każdym razie zobaczmy, kto został wylosowany, żeby dostać tutaj plus 1. Zawodnik 24, więc głęboka rezerwa. I będzie to Sacias, który z 64 wskakuje na 65, więc staje się srebrną kartą. Następna drużyna wylosowana na kole to Real Madryt. No i tutaj myślę, że dużo z was się ucieszy. Ale też nie zapomnijcie napisać w komentarzu, komu kibicujecie w tym imperializm, no i kto chcecie, żeby wygrał, bo naprawdę tutaj kilka fajnych drużyn na pewno jest, no bo jest ich ponad 700, wszystkie drużyny z FIFA, przypominam, są w tym imperializm, więc na pewno znajdzie się drużyna, której by wy chcecie kibicować. W każdym razie teraz fani Realu będą mieli swoją dawkę, zobaczmy, Real Madryt zaatakuje na wschód. Zobaczmy, z kim to będzie mecz i to będzie mecz z Alcantara. No i tutaj myślę, że Real Madryt bez większych problemów powinien wygrać, no jednak 5 gwiazdek, drużyna, a 2,5, no tutaj jest mocny skok jakości, no i zobaczmy, Real Madryt bez problemu, 3-1 wygrana, Modric man of the matchem, 9,4 oceny, więc Real Madryt przyjmuje mimo wszystko bardzo duży teren w Hiszpanii,
No bo już nie jestem tylko małym tam kawałkiem Madrytu, tylko tutaj cały teren dookoła, więc już granica z Walencją i z innymi to jest fajna, więc mogą szybko się rozwinąć. No, w każdym razie na razie Modric wskakuje z 86 na 88 oceny ogólnej. Ten Madryt wygląda naprawdę już niesamowicie. Następnie przenosimy się do Niemiec. Wylosowane jest Rot-Weiss Essen, które zaatakuje na wschód, południowy wschód. W każdym razie to jest atak na Borussię Dortmund, no i tutaj no Borussia Dortmund powinna być bardzo mocnym faworytem tego spotkania, no jednak 4,5, a 1,5 gwiazdki, no ale zobaczmy, Borussia wygrywa 1-0, więc wcale to nie było takie łatwe spotkanie, no ale Hummels zostaje MVP tego spotkania, Borussia Dortmund sobie przyjmuje ten teren, więc troszeczkę się powiększają, mają już granicę tutaj z Holandią. No i też Hummels, który z 84 wskakuje na 86 oceny ogólnej, więc fajny upgrade. Następnie wylosowane jest Burgos, czyli znów wracamy do Hiszpanii, czyli tutaj atakują na północ, no i tutaj atakują na Athletic Bilbao, więc no, drużyna lepsza od nich, no ale zobaczymy, czy sobie Athletic Bilbao poradzi z tą drużyną. Sprawdźmy i Athletic Bilbao nie poradziło sobie w karnych, przegrywają 4-3, a mecz się zakończył wynikiem 3-3. No i tutaj jest karne były, więc mam tutaj oceny ogólne tylko zawodników, którzy strzelali te karne, więc jeśli ktoś wie jak zrobić, żeby widzieć resztę ocen, no to niech pisze w komentarzach, ale ja szukałem i chyba nie da się po prostu, więc tutaj zawodnikiem meczu został Dani Ojeda, no bo tutaj ma najlepszą ocenę z Burgosa. Więc no, tutaj on został MVP, sprawda 6,8 ocena, więc wątpię, że to był prawdziwy MVP tego meczu, no ale tylko tego tutaj mogłem wybrać. W każdym razie Burgos przyjmuje teren Atletico, no i tutaj mają już może, czego nie mieli wcześniej, no ale szczególnie ten Ojeda z 69 wskakuje na 73, więc bardzo dobry upgrade dla tej drużyny. Następnie wylosowany jest Racing z Hiszpanii, który atakuje tutaj na północ, północny zachód, coś w tym stylu. W każdym razie atakują na Cork City, więc daleka wyprawa, ale na słabego przeciwnika. Widzimy, że Racing ma 3 gwiazdki, Cork City tylko pół, więc tutaj mimo wszystko jest łatwy rywal, ale to Cork City wygrywa 3-2. Niesamowite spotkanie z ich strony. Była potrzebna dogrywka, co prawda, w 92 od razu po starcie dogrywki trafili bramkę na 3-2, no i ten wynik już utrzymali. Owolabi zawodnikiem meczu, ocena 9,6, no i Cork City przyjmuje sobie teren w Hiszpanii, no i niesamowite, że ta drużyna dała radę wtargnąć do Hiszpanii, no ale co jest jeszcze lepsze, to ich napastnik Owolabi z 58 wskakuje na 62 oceny ogólnej, dalej to jest tylko brązowa karta, ale mimo wszystko to jest bardzo dobry upgrade dla tej drużyny. Następnie wylosowane jest Deportivo Garcilaso. Oni będą atakować tutaj na północ, północny wschód. No i tutaj jest tylko i wyłącznie pusty teren, więc po prostu sobie go przejmują, fajnie się tutaj powiększają. No i zwylosujmy, kto dostanie tutaj plus 1 do overalla. Będzie to 20 zawodnik, a nim jest Cuera, który awansuje z 62 na 63 oceny ogólnej. Następnie wracamy do Irlandii, bo tym razem to Derry City jest wylosowane i oni sobie atakują tutaj na południe, więc zobaczmy, no ale tutaj tylko przyjmują po prostu pusty teren, przyjmują go sobie oczywiście, powiększają się, no i zobaczmy, kto dostanie plus 1 do overalla, będzie to 10 zawodnik tej drużyny, a to jest właśnie Boys, który awansuje z 60 na 61 oceny ogólnej. Następnie to Racing de Ferrol jest wylosowane, więc znów wracamy do Hiszpanii. Oni sobie atakują na północ, no i tutaj bardzo długa wyprawa przed nimi, bo aż do Islandii. Dają radę przepłynąć tutaj obok Irlandii, no ale w każdym razie przyjmują cały kraj, więc plus 5 będzie dla zawodnika. Wylosujmy, kto to dostanie. I będzie to pierwszy zawodnik, więc poszczęściło im się, że to będzie gracz podstawowego składu. I będzie to Jimenez, który awansuje z 69 na 74 oceny ogólnej. Już jest to o 1 overalla do złotej karty. Następnie mamy wylosowane Middlesbrough, czyli teraz przenosimy się do Anglii. No i oni sobie atakują na północny zachód. No ale tutaj także jest pusty teren, więc tylko sobie go przejmują, powiększają swój teren. I zobaczmy, kto dostanie upgrade plus 1. Będzie to szósty zawodnik, a jest to O'Brien, czyli on przeskakuje z 62 na 73 oceny ogólnej. Następnie Sporting Gijón jest wylosowany, czyli drużyna z Hiszpanii. No i oni atakują sobie na południe i tutaj atakują na bardzo duży teren.
który jest aktualnie dla Realu Valladolid. No i zobaczmy, dwie wyrównane drużyny po 3,5 gwiazdki, więc bardzo ciekawe będzie to spotkanie. No i spójrzmy, kto tutaj da radę wygrać. I Real Valladolid wygrywa 2-0, więc bez problemu wygrywają ten mecz. Kennedy zawodnikiem meczu, 8,6 ocena, więc musiał zagrać dobre spotkanie. No i Real Valladolid przyjmuje sobie ten mały teren, dostęp do morza mają. No i oczywiście Kennedy awansuje z 73 na 76 oceny ogólnej. Mamy złotą kartę dla tego zawodnika. Następnie wylosowana jest Burgos, czyli znów jesteśmy w Hiszpanii. Tam drużyna już była wylosowana, więc to jest ich druga walka. Tym razem oni sobie atakują na północ. No i tutaj dają radę się załapać o Amarreibeite, więc kolejne tutaj spotkanie ich w Hiszpanii. No i zobaczmy, na to drużyna jest słabsza od nich. Burgos 3 gwiazdki, Amarreibeite ma 2, więc jednak przewaga ze strony Burgosa. No i zobaczmy, czy sobie poradzą i dają radę, wygrywają 2-1. MVP meczu to Matos, 8,4 ocena. No i Burgos, kolejny teren sobie przyjmują, powoli się powiększają w tej Hiszpanii, staje się z nich już tutaj mocna potęga. No i Matos z 69 oceny wskakuje na 72, więc bardzo fajny upgrade. Następnie wylosowano mamy Ross County ze Szkocji, którzy będą atakować tutaj na zachód. No i tutaj bardzo długa wycieczka dla nich, ale aż do Ameryki i na DC United się zdecydowali zaatakować. No i tutaj DC United ma 2,5 gwiazdki, a do Ross Country ma tylko jedną, więc tutaj zaatakowali się na bardzo trudnego rywala. Benteke i Cliff tutaj w tej drużynie naprawdę są gwiazdami. No i zobaczmy, czy sobie poradzą z tym słabszym przeciwnikiem. No i tak jest, DC United wygrywaj to. Cliff zostaje zawodnikiem meczu, ocena 9,5, więc pierwszy upgrade dla Polaka już zaraz będzie. No jak na razie, no to DC United skracza do Szkocji, no i tutaj naprawdę jest zagrożenie między Interem Miami w Portugalii, DC United w Szkocji, naprawdę Ameryka powoli przejmuje kontrolę nad Europą. No ale jak na razie to Klich z 74 wskakuje na 76 oceny ogólnej. Następnie wylosowany jest po raz kolejny Middlesbrough, które tym razem atakuje tutaj na wschód. No i tutaj atakują bardzo daleko, bo aż do Midland, więc no tutaj drużyna na tym samym poziomie co Middlesbrough, obydwie po 3,5 gwiazdki. No i tutaj na pewno to nie jest łatwy rywal, no i sprawdźmy, czy sobie Middlesbrough da radę. I nie dali, przygrywają 4-3. Moroni, man of the matchem, 8,8 oceny. Oj, no tutaj się równie ciekawie, Anglia się mocno sypie z każdej strony. No i widzimy, że Midland przyjmuje teren, wkracza tutaj sobie do Anglii. No i Maroni z 67 na 70 oceny ogólnej, więc bardzo fajny upgrade do ich podstawowego składu. Następnie wylosowane mamy Royal Antwerp z Belgii i tym razem oni będą atakować na północny wschód. No i tutaj atakują na drużynę z Holandii, a dokładniej na Walwijk, więc przekraczają granicę. No i zobaczmy, która z tych drużyn wyjdzie zwycięsko. No, Royal Antwerp 3,5 gwiazdki, Walwijk ma tylko 2, więc no tutaj totalny faworyt to Royal Antwerp. No ale zobaczmy, czy uda im się wygrać. No i tak też się stało, wygrywają 2-0. 9,0 ocena da Balikfisza, więc bardzo dobre spotkanie zagrał. No i Royal Antwerp wchodzi do Holandii, przyjmuje teren, no to już bardzo dużą granicę z PSV, więc no zagrożenie jest dookoła. No ale Balikfisza z 74 wskakuje na 76 oceny ogólnej. Następnie na kole wylosowany jest Sivaspor, drużyna z Turcji, która zaatakuje na północny wschód. I tutaj atakują tylko i wyłącznie na pusty teren, więc tylko go przejmują. No i zobaczmy, kto będzie wylosowany, żeby dostać plus 1 overalla. Będzie to 18 zawodnik. No i to jest Nikolić, który ma 65 oceny ogólne i wskakuje już na 66. Następnie wylosowany jest Dundee z Szkocji. Oni zaatakują tutaj w lewą stronę, no tak na zachód, północny zachód. I to jest atak na St. Johnstone, więc no tutaj w samym środku Szkocji walka. No i zobaczmy, obydwie drużyny po 1,5 gwiazdki, więc tutaj nie będzie zbytnio pięknego futbolu. No ale zobaczmy, kto wygra to spotkanie. I St. Johnstone wygrywa 1-0. Clark z bramką, 8,3 ocena, to on właśnie jest MVP tego meczu. No i St. Johnstone przyjmuje sobie teren, ma do ją dostęp tutaj do morza. No i szczególnie Clark z 64 awansuje na 67 oceny ogólnej. Następnie wylosowane jest Bari, czyli przenosimy się do Włoch.
No i oni zaatakują tutaj na północny wschód i tutaj atakują na pusty teren, jest to Czarnogóra, więc przejmują cały kraj, co oznacza, że losujemy teraz, kto zostanie plus 5 do oceny ogólnej. No i wyszło w tym 24 zawodnik, więc tutaj się im troszkę nie poszczęściło. I to Achik z 62 oceny skakuje na 67, no ale nawet cały czas się nie łapie na łapkę rezerwowych. Następnie jest wylosowana Valencia z Hiszpanii, która zaatakuje tutaj na północny zachód. No i to jest atak na Real Madryt, więc tutaj no, będzie bardzo ciekawe spotkanie. Valencia 4 gwiazdki, Real Madryt oczywiście 5. No i tutaj mamy obydwie drużyny ponad 4 gwiazdki, więc tak jak zawsze w moich imperializm, kiedy obydwie drużyny mają minimum 4 gwiazdki, mecz będzie zagrany. No i już za chwilę zobaczycie bramki, które padły w tym spotkaniu. No i w 13 minucie Real Madryt atakuje Valverde, podanie do Rodrigo, ten też do Viniciusa. Ten tutaj piękne odegranie i Valverde znajduje się sam na sam i trafia pierwszą bramkę. No i ostatnią w tym spotkaniu, bo takim wynikiem kończy ten mecz, 1-0 dla Realu Madryt po bramce Valverde. No i co też oznacza, że MVP tego spotkania właśnie to będzie on, Valverde, 8,2 oceny, więc widzimy, że ten mecz nie był jakiś fenomenalny w wykonaniu wszystkich zawodników, tylko 8,2 dla najlepszego gracza. W każdym razie Real Madryt przyjmuje teren w Walencji, po raz kolejny się powiększa tutaj w tej Hiszpanii. No i najważniejsze, no Valverde z 88 na 91 oceny ogólnej, niesamowity upgrade dla tego zawodnika. Następnie wylosowany na kolej jest Sandefjord z Norwegii, który atakuje na północny wschód. No i oni atakują na Vålerenga Oslo, drużyna, która ma 2 gwiazdki. Sandefjord ma tylko jedną, więc tutaj troszeczkę słabszą są drużyną, no ale zobaczmy, kto wyjdzie zwycięsko z tego spotkania. I to jednak drużyna z Oslo wygrywa 3-1, więc łatwe zwycięstwo. Ofkir z oceną 10-0, więc naprawdę zagrał fenomenalne spotkanie. No i oni sobie tutaj przyjmują ten teren, więc no mają o wiele większy teren, no i także dobry upgrade, bo Ofkir z 66 wskakuje na 69 i jest naprawdę dobrym zawodnikiem już w ich składzie. Następnie wylosowane jest Elversberg z Niemiec, no i oni sobie zaatakują na północny wschód i oni zaatakują na Saarbrücken, drużyna, która ma 2 gwiazdki, Elversberg ma 2,5, więc tutaj wyrównane spotkanie, chociaż mała przewaga dla tutaj drużyny, która atakuje. No zobaczmy, kto wygra to spotkanie i Elversberg, jednak ta przewaga im dała wygraną, 3-2 wygrali to spotkanie. Rochelt, czy tam Rochelt, o oceną 10-0, więc naprawdę fenomenalny jego występ, to jest MVP tego spotkania. No i oni sobie przejmują ten mały teren, już troszeczkę są więksi na tej mapie, chociaż cały czas to jest może 1%, jak nie, nawet mniej. No ale Rochelt z 70 oceny ogólnej wskakuje na 73, już blisko do złotej karty dla tego zawodnika. Następnie wylosowana jest w końcu polska drużyna, jest to Krakowia, która atakuje na północny zachód i oni atakują na Piast Gliwice. Dalej tutaj się mieści się między Zabrzem i Ruchem Chorzów, więc to jest właśnie mecz z Piastem. Obie drużyny po 2 gwiazdki, więc tutaj bardzo wyrównane spotkanie. No i jak myślicie, kto wygra ten mecz? Spójrzmy od razu na wynik tego spotkania i Piast Gliwice w karnych wygrywa 3-1. Mecz zakończy się wynikiem 1-1, no ale tutaj naprawdę Krakowia w karnych strasznie słabo, na 4 karne tylko jeden trafiony. No i Dziczek, który nie trafił karnego, co prawda, ale ma najlepszą ocenę z tych 4 tutaj zwolenników, których widzimy, więc to Dziczek dla nas zostaje MVP tego spotkania. No ale zobaczmy, jak sobie Piast Gliwice przejmuje teren Krakowi, naprawdę mocno się teraz powiększają. No i najważniejszy, Dziczek z 68 wskakuje na 71 oceny ogólnej i staje się najlepszym zawodnikiem tej drużyny. Następnie wylosowano my Oxford United, więc wracamy do Anglii. Ten atakuje na północny wschód i to jest atak na MK Dons, czyli drużyna, która ma 1,5 gwiazdki. Oxford ma 2, więc no, wyrównane spotkanie. No i zobaczmy, kto tutaj wygra ten mecz. Oxford United 3-1, łatwa wygrana. Harris, ocena 9,8, MVP tego spotkania. No i Oxford sobie przyjmuje ten teren, troszeczkę się powiększają, no ale co najważniejsze, no to Harris 65 na 68 oceny ogólnej, nawet już spoko wygląda ta karta. Następnie mamy wylosowaną Gironę, która atakuje na wschód, północny wschód, no ale tutaj przychodzą między Korsyką i tutaj Cagliari, no i dali radę przejść między tymi wyspami i doszli aż do Napoli, czyli nietypowe spotkanie Girona kontra
Napoli. No i widzimy, że obydwie drużyny po 4,5 gwiazdki, więc bardzo ciekawe to spotkanie. Chociaż tutaj myślę, że jednak większe szanse ze strony Napoli, ten Kvara oraz Osimhen naprawdę mogą zrobić robotę. Takich gwiazd właśnie brakuje w drużynie Girony. No ale zobaczymy, tutaj obydwie drużyny oczywiście mają 4 gwiazdki minimum, więc zaraz zobaczymy bramki, które padły w tym spotkaniu. No i Girona zaczyna dobrze to spotkanie, w 15 minucie mają rzut wolny, rozegrany na krótko, tutaj wymiana piłką, jeszcze Dubkow, tutaj dobre podanie Cygankow i prowadzą 1-0 w 15 minucie, naprawdę dobry początek spotkania. No ale na koniec tej pierwszej połowy jeszcze Napoli dało radę także trafić bramkę, tutaj zobaczmy Kvaratskhelia z tą piłką, piękne podanie, Osimhen w polu karnym, niesamowity strzał i mamy 1-1. No i w tym spotkaniu doszło aż do karnych, które jak widzicie teraz Di Lorenzo zamyka, wygrywa 3-2 Napoli w karnych z Gironą, no i Napoli wygrywał już to spotkanie i zobaczymy zaraz, kto jest MVP tego spotkania, a jest nim Meret, czyli bramkarz, ocena 8,1, to pokazuje poziom tego spotkania, że naprawdę no było troszeczkę tutaj dużo bijatyki w środku pola, mało kto tutaj się wyróżnił, Meret oceną 88,1 jest MVP, no i Napoli, które wkracza do Hiszpanii, widzimy obok Barcelony tam się pojawili, no oczywiście Meret 82 wskakuje na 85, więc fajny upgrade dla Napoli, bramkarz jest bardzo ważny w drużynie, żeby oczywiście wygrywać spotkania. Następnie mamy wylosowane FC Voluntari, drużyna z Rumunii, która atakuje na północny zachód, no i atakuje na FC SB, czyli także drużyna tutaj, która ma 2,5 gwiazdki, Voluntari ma tylko 2, no ale tutaj bardzo podobny poziom tych dwóch drużyn, no i zobaczmy, kto wyjdzie zwycięsko z tego spotkania i to FC SB wygrywa 4-1, więc mocna dominacja Olaru, zawodnikiem meczu, 9,9 ocena, no i widzimy, że tutaj przyjmują ten malutki teren, troszeczkę no są więksi, no ale naprawdę to jest bardzo malutki teren, no i Olaru z 73 na 76, pierwsza złota karta w tej drużynie. Następnie wylosowany jest Apoel FC, czyli ta drużyna z Cypru i oni zaatakują tutaj na północny zachód i to jest atak na drużynę z Turcji, dokładnie na Alanyaspor. No i tutaj obydwie drużyny po 3 gwiazdki, no ale tutaj tak jak mówiłem jest, że jeśli teraz jedna z tych drużyn wygra, to przyjmuje cały Cypr, bo to jest jedna drużyna w Cyprze, to jest ten Apoel, więc plus 3 to jest za zwykłe spotkanie na równym poziomie i 4 to są 4 puste regiony jeszcze w Cyprze, więc dlatego jest tutaj plus 3, plus 4, czyli plus 7 dla wygranej, dla drużyny, która wygra to spotkanie, jest naprawdę bardzo duży upgrade. No i zobaczmy, kto tutaj wygra, bo naprawdę stawka jest bardzo mocna i Apoel wygrywa 2-0. Dwali, środkowy obrońca, 9,3 oceny i on jest MVP tego spotkania. No ale zobaczmy teraz, jak Cypr przyjmuje ten teren w Turcji. No i także, znaczy Apoel, przepraszam, przyjmuje ten teren w Turcji, no i oczywiście cały Cypr także, więc naprawdę mocno tutaj nie dość, że swój skład ulepszą, swojego zawodnika, to jeszcze na mapie naprawdę biorą większe o wiele miejsce, no i ten Dwali z 68 na 75 oceny ogólnej, bardzo duży upgrade dla tego zawodnika. Następnie wylosowany jest Stuttgart, więc znowu wracamy do Niemiec. No i oni sobie tutaj zaatakują na południowy zachód i tutaj to jest atak na Freiburg rezerwy, czyli ta drużyna z trzeciej ligi niemieckiej, to są ich właśnie rezerwy. No i tutaj nie oszukujmy się, no Stuttgart 4 gwiazdki, Freiburg 2, no to jest 1,5 gwiazdki, więc tutaj jest bardzo mocny faworyt ze strony Stuttgartu, no i zobaczmy, co sobie poradzą. Tak jest, wygrana 2-1 i Dawid zawodnikiem meczu 8,9 oceny. Stuttgart sobie przyjmuje ten teren, więc tutaj robią no, taką granicę, można powiedzieć, między Freiburgiem i tutaj resztą tutaj Niemiec. No i zobaczmy, jak Dawid będzie wyglądał po tym upgrade'zie. Jest 78 na 80 oceny ogólnej, więc no, wygląda on już naprawdę fajnie. Następnie wylosowany jest Mjällby Eif, czyli drużyna ze Szwecji. No i oni sobie tutaj atakują na północny wschód i to jest atak na pusty teren, więc po prostu sobie go przejmują. Zobaczymy, jaki zawodnik dostanie plus 1, będzie to 9 zawodnik w ich składzie i to jest tutaj Wikström, czyli ten prawy środkowy obrońca. Awansuje z 60 na 61 oceny ogólnej. Następnie mamy Anderlecht, czyli drużynę z Belgii, która sobie tutaj atakuje na południowy zachód, no i tutaj atakują na OHL, które tak naprawdę otacza tutaj całą tutaj tą drużynę, no i tutaj no 3,5 gwiazdki kontra 3, spotkanie wyrównane, ale jednak ma przewagę ze strony Anderlechtu, no zobaczmy, czy tutaj wystarczy, żeby wygrać i wystarczyło, wygrywają 3-1, Hazard z oceną 9-0, więc to on zostaje MVP tego meczu.
No i tutaj Anderlecht no jednak zbiera bardzo duży teren, no bo widzimy, że ten OHL otaczał ich mocno, więc bardzo mocno się powiększają mimo wszystko. No i Hazard 77 na 80 oceny ogólnej, więc naprawdę tutaj jest najlepszą kartą aktualnie w drużynie. Kolejna drużyna wylosowana to Schalke 04, czyli kolejny powrót do Niemiec. No i oni atakują na południowy zachód i to jest atak na Fortunę Düsseldorf, więc tutaj no dwie drużyny po trzy gwiazdki. Może być bardzo ciekawe spotkanie, oczywiście Kamiński w składzie Schalke, ale zobaczmy, czy to Schalke wygra ten mecz. No i udało im się, wygrywają 2-1, co prawda Kamiński nie jest MVP, a Karaman z oceną 9,6. No ale Schalke przyjmuje tutaj bardzo fajny teren mimo wszystko, no bo mocno tutaj się powiększają. Mają już granicę tutaj z Bayerem Leverkusen oczywiście, więc bardzo ciężkim rywalem. No ale jak na razie to Karaman z 72 wskakuje na 75 oceny ogólnej, więc złota karta w tym składzie. Następnie wylosowana na kolej jest Broma Pojkarna, czyli drużyna z Szwecji, która tutaj sobie zaatakuje na północny zachód, przepraszam, no i tutaj atakują na Sirius, więc są tutaj obydwie drużyny bardzo słabe, Sirius jedna gwiazdka, ta Broma Pojkarna 1,5, więc no dwie drużyny na niskim poziomie, no ale zobaczmy, kto wygra. I Broma Pojkarna wygrywa 3-1, więc tutaj mimo wszystko dosyć łatwo wygrane z ich strony. Orgwist 9,3 oceny, więc on jest MVP tego meczu. No i tutaj zyskują nawet fajny teren, trzeba przyznać, że mocno się powiększają w porównaniu tutaj tych innych drużyn, które są obok nich. No a ten Orgwist z 64 wskakuje na 67 oceny ogólnej. Następnie wylosowany jest Utrecht z Holandii, który atakuje na północ. No i tutaj jest atak na Ajax Amsterdam, więc no tutaj drużyna 4 gwiazdki, Utrecht tylko 3, więc tutaj no mocna przewaga ze strony Ajaxu. No i zobaczmy, czy uda się im pokonać tą drużynę. Tak jest, Ajax wygrywa 3-1 i Bergwijn z oceną 10-0, więc naprawdę fenomenalny jego występ. Ajax przyjmuje sobie ten teren, więc troszeczkę się tutaj powiększają, no ale co najważniejsze to Bergwijn z 81 na 84 oceny ogólnej. Naprawdę bardzo dobry zawodnik w tym składzie. Następnie na kole wylosła nam się Cittadella z Włoch, która tutaj sobie atakuje na północny wschód i to jest atak na Udinese, czyli na drużynę o wiele lepszą od nich. Udinese 3,5 gwiazdki, Cittadella tylko 2, więc tutaj no faworyt jest tylko 1. No i zobaczmy, czy Udinese potwierdzi to i nie dało rady, nie potwierdza tego, że są lepszą drużyną, przegrywają 3-1. Pitarello z oceną 10-0, więc niesamowity mecz tego zawodnika. No i zobaczmy, jak teraz Cittadella po prostu przyjmuje sobie teren Udinese. Naprawdę fajny teren w Włoszech zajmują teraz. No i oczywiście Pitarello z 67 na 71 oceny ogólnej. Nadal to nie jest jakaś super karta. Następnie wylosowane jest Fenerbahce, czyli drużyna z Turcji, która tutaj atakuje na południe. I to jest atak na drużynę, która tutaj także jest w Istambule, tak jak tutaj bardzo dużo ich zresztą. To jest Kasımpaşa. No i tutaj Kasımpaşa 3 gwiazdki, Fenerbahçe 4, no o wiele lepsza drużyna, Dzeko, Tadic, Ander, Fred, Krunić, Szymański, naprawdę to jest niesamowita paczka. No i zobaczmy, czy drużyna Szymańskiego da radę pokonać tą słabszą drużynę i niestety nie udało im się, szkoda, bo przegrywają 2-1, Szymański już odpada z naszego imperializmu, jak i cała jego drużyna. Fenerbahçe, Rosinia 8,9 oceny, więc to jest MVP tego spotkania. No i Fenerbahçe znika z naszej mapy, szkoda, bo liczyłem na nich, mimo wszystko to jest jeden z dużych faworytów w Turcji i czymś fajnie rozwiną, no ale niestety nie udało im się. No i Rosinia 74 na 77 oceny ogólnej, pierwszy złoty zawodnik w tym składzie. Kolejnie to Suwon FC jest wylosowany na kole z drużyna z Korei Południowej, która tutaj sobie zaatakuje na zachód i to jest atak na Seul. No więc tutaj jednak Seul troszeczkę lepszy, 2,5 gwiazdki, Suwon tylko 2 gwiazdki, no ale zobaczmy, kto wygra to spotkanie. Obydwie drużyny są na najlepszym poziomie, ale to Seul wygrywa 3-2. Kang zawodnikiem meczu, 9,1 oceny po tym spotkaniu. No i zobaczmy, jak tutaj Seul sobie przyjmuje Suwon. No i szczególnie ten Kang 71 na 74 oceny ogólnej wskakuje. Następnie jest wylosowany Celtic, który tutaj sobie zaatakuje na południowy wschód, na południe, coś w tym stylu. No ale tutaj jest tylko i wyłącznie pusty teren, dali radę przejść tutaj obok Rangersów.
przejmują sobie to, fajnie się powiększają mimo wszystko jak na standardy tutaj Szkocji. No i zobaczmy, kto dostanie plus 1 do oceny. Będzie to 8 zawodnik w ich składzie, a to jest Kals, środkowy obrońca z 72 przenosi się na 73 oceny ogólnej. Kolejna drużyna, która będzie wylosowana na kole, to jest AZ Alkmaar z Holandii, który sobie tutaj zaatakuje na północny zachód, no i przenoszą się aż do Anglii, a dokładniej to na Hull City. No i tutaj obydwie drużyny po 3,5 gwiazdki, więc no spotkanie może być bardzo ciekawe. No i zobaczymy, kto tutaj wygra ten mecz, czy drużyna z Anglii, czy może drużyna z Holandii. I to drużyna z Holandii wygrywa w dogrywce 5-4. Niesamowity wynik tego spotkania. Pavlidis, ocena 9,8. No i widzimy, że kolejna drużyna z Anglii znika tak naprawdę. Kolejny kraj tutaj wchodzi w Anglię. No Anglii naprawdę jak na razie nie idzie. Sprawa najsłabszej z ich drużyn, są eliminowane cały czas Manchester, Liverpool i inne. Cały czas są tutaj oczywiście w grze. No ale jak na razie, no to z każdej strony Anglia jest atakowana. No a Pavlidis przenosi się z 80 na 83 oceny ogólnej. Naprawdę bardzo fajna karta jak na ich skład. Następnie wylosowany jest Ferencvaros z Węgier, którzy sobie tutaj zaatakują na północny wschód. No i tutaj biorą tylko pusty rejon, no i to jest tak jak mówię za PL-em, że dopóki nie zagrają z inną drużyną z innego kraju, będą brać po prostu sobie region po regionie, a później gdy będą walczyć jakby o przejęcie jednego klubu w kraju, to wtedy przyjmują cały kraj, więc jak na razie tylko plus jeden dla jednego z zawodników. No i zobaczmy już, kto dostanie ten upgrade. Będzie to zawodnik numer 1, czyli ich napastnik, i Varga z 74 przeskakuje na 75 oceny ogólnej, więc no bardzo fajny upgrade mimo wszystko, bo przeskakuje ten szczebel 75 oceny ogólnej. Jako 50. drużyna wylosowana na kole to Vejle Boldklub z Danii, która tutaj sobie zaatakuje na południowy zachód i tutaj jest tylko i wyłącznie pusty teren, więc sobie go przyjmują. Ale ja wykorzystam moment, że jesteśmy tu jak mniej więcej w połowie tego odcinka, żebyście oczywiście zostawili lajka, jeśli wam to się podoba, no i subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych części. Naprawdę robota, która tutaj jest zrobiona przy takim odcinku jednym, to jest naprawdę no minimum 2 tygodnie roboty, tak dzień w dzień. No mi to zajęło 3 niestety, no bo jednak nie mogę od rana do nocy tego robić, bo nie żyję z YouTube'a, chyba że naprawdę dużo z was się tutaj zasubskrybuje i polajkuje, to być może kiedyś dojdę do takiego poziomu, ale w każdym razie teraz wylosujmy, kto dostanie plus 1 oceny z tej drużyny, i to będzie 8 zawodnik. W ich składzie to jest ich środkowy obrońca Albentosa, z 66 wskakuje na 67 oceny ogólnej. Następnie wylosowany jest Al-Faya z Arabii Saudyjskiej i oni sobie tutaj zaatakują na północny zachód i tutaj atakują na Altai, drużyna, która ma tylko 2 gwiazdki, co prawda Al-Faya ma tylko 2,5, no ale jednak jest troszeczkę lepsza. No ale zobaczmy, kto wygra to spotkanie, i Al-Faya daje radę wygrać 3-2. Nwaka Eme, napastnik z oceną 10, więc naprawdę no, fenomenalny jego występ. No i tutaj Al-Faya przejmuje teren Altai. Widzimy, że tutaj no fajnie się powiększają mimo wszystko w tej Arabii Saudyjskiej, ale też trzeba uważać, żeby tutaj nie być też za tym trafem teraz. No w każdym razie Nwaka Eme z 77 wskakuje na 80 oceny ogólnej. Bardzo dobry overall jak na skład, w którym oczywiście on gra. Następnie wylosowana jest Wanderers, drużyna z Chile, która tutaj sobie zaatakuje na wschód, północny wschód. No i tutaj mają tylko i wyłącznie pusty teren, ale bardzo duży, no bo jednak te wszystkie drużyny w Urugwaju są skoncentrowane w tym jednym miejscu, więc tutaj fajnie się powiększają. No i zobaczmy, który z nich, tych zawodników, dostanie plus 1. Będzie to zawodnik numer 11, czyli ten będzie ich bramkarz. Silveira wskakuje z 67 na 68 oceny ogólnej. Następnie mamy wylosowane Hatayspor, drużyna z Turcji, która tutaj atakuje na południe. No i atakują na Apoel, czyli drużyna, którą już tutaj widzimy, że z lewej tam strony w Turcji już zdała radę sobie przejąć tereny. No ale zobaczmy, kto tutaj wygra. Apoel 3 gwiazdki, Hatayspor tylko 2,5, więc mimo wszystko to Apoel jest faworytem.
No i zobaczmy, czy Apollo znów da radę przejąć tereny w Turcji, czy jednak Hatayspor wygra. I Hatayspor wygrywa 2-1 to spotkanie. Strandberg 8,6 oceny, MVP tego spotkania. No i Hatayspor przyjmuje nie dość, że Cypr, to jeszcze tamten teren w Turcji, który jest z lewej strony. Więc no naprawdę dobre to tutaj było zagranie ze strony Hatayspor'u. No i Strandberg z 71 na 74 oceny ogólnej, już tylko jeden brakuje, żeby mieć kartę na 75. Następnie wylosowana jest Hansa Rostock, czyli znów wracamy do Niemiec. Tym razem oni tutaj sobie zaatakują na północ i to jest tylko pusty teren z jednej z wyspy z Danii tutaj. Po prostu sobie go przejmują i zobaczmy, kto dostanie plus 1 do oceny ogólnej. Będzie to ich siódmy zawodnik. No i aktualnie w ich składzie to jest Straub, prawy pomocnik, który ma 67 overalla, no i wskakuje na 68. Kolejnie wylosowany jest Mansfield Town, czyli znów powrót do Anglii. O, i oni zaatakują na północny zachód. No i tutaj atakują na Rotterdam United, czyli drużyna, która jest troszeczkę lepsza od Mansfield. Rotterdam 2,5 gwiazdki, Mansfield tylko 1,5. No ale zobaczmy, kto wyjdzie zwycięsko z tego spotkania. I Rotterdam wygrywa 1-0. Bardzo mało się działo w tym meczu, w pierwszej połowie totalnie nic. No ale koniec końców to Hall ma ocenę 8,9 i jest MVP tego spotkania. No i Rotterdam przyjmuje sobie ten teren, troszeczkę się tutaj powiększają w tej Anglii. No co najważniejsze, to Hall, który z 67 wskakuje na 70 oceny ogólnej, więc jest aktualnie no, najlepszym zawodnikiem z pola tej drużyny. Następnie mamy wylosowany Everton, więc zostajemy w Anglii i oni sobie tutaj zaatakują na południowy zachód i to jest atak na bardzo duży teren, który jest teraz kontrolowany przez Crewe Alexandre. No i tutaj Everton ma naprawdę świetną okazję, żeby go przejąć, no bo Crewe Alexandre to jedna gwiazdka, Everton to są aż cztery, więc no tutaj przewaga aż trzech gwiazdek powinny tutaj zagwarantować wygraną i zobaczmy, czy to im się uda. Wygrywają 2-1 ten mecz. Nie było to takie łatwe, jak można było się spodziewać, ale dałem radę go wygrać. Coleman z zawodnikiem meczu 8,4 oceny. No i Everton tutaj fajnie sobie powiększa ten teren, już tutaj są wiele większe niż Liverpool. No i dużo też nowych granic dzięki temu odblokują. No i Coleman, który z 75 skakuje na 77 oceny ogólnej. Kolejna wylosowana drużyna to Derry City z Irlandii, które sobie zaatakuje tutaj na zachód. No i atakują aż na Amerykę. No i tutaj jest tylko i wyłącznie pusty teren obok Montrealu, więc tutaj tak naprawdę na Kanadę to jest atak. No i przyjmuję sobie ten teren i zobaczmy, kto tutaj dostanie upgrade plus 1. Będzie to 18 zawodnik w ich składzie, czyli to jest Rian z 56 na 57 oceny ogólnej. Następnie mamy wylosowane Cremonese, więc przenosimy się do Włoch. Oni tutaj sobie zaatakują na północny wschód i to jest atak na Hellas Verone, czyli na drużynę, która jest jednak, można powiedzieć, że w topce, 3,5 gwiazdki. Cremonese także ma 3,5, więc tutaj bardzo ciekawe spotkanie przed nami. Zobaczmy, no Świderski oraz Dawidowicz w Hellas Veronie, więc no Polak chce, żeby oczywiście ta drużyna wygrała. No ale zobaczmy, czy uda im się i udaje, wygrywają 3-1. Dawidowicz z bramką, no ale to nie wystarczyło, żeby być MVP. Foloruszo jest MVP tego spotkania, 9,6 oceny ogólnej. Hellas Verona przyjmuje sobie ten tutaj teren, nawet mały można powiedzieć, bo jednak Hellas Verona ma i ono wiele większy. No ale Foloruszo 75 na 78 oceny ogólnej, więc bardzo fajny upgrade dla Hellas Verony. Następnie wylosowany mamy Panathinaiko z Grecji, który zaatakuje tutaj na zachód i tutaj oni atakują na AEK Atenę. Więc no ciekawe, na takim malutkim terenie są, a jednak dali radę na siebie tutaj zawalczyć. No ale w każdym razie w każdym składzie jest po jednym Polaku. W Atenie jest tutaj Szymański, no a w Panathinaiko jest Drągowski, więc tak naprawdę no nie wiadomo komu tutaj kibicować. No ale zobaczmy, kto wygra to spotkanie. Panathinaiko 4 gwiazdki, Atena 3,5, więc jednak to Panathinaiko ma tutaj małą przewagę, więc zobaczmy, czy uda im się ją wykorzystać. I Panathinaiko wygrywa 2-1, więc no Szymański niestety odpada. Drągowski dalej jeszcze w tym imperializmie zostaje, a Bernard zostaje zawodnikiem meczu. No i widzimy teraz, jak Panathinaiko przejmuje ten teren. No i oczywiście Bernard upgrade z 76 na 79 oceny ogólnej. Kolejna wylosowana drużyna to FC Winterthur z Szwajcarii. Oni sobie zaatakują na południe i to jest atak na FC Zurich. No i tutaj obydwie drużyny są na niezbyt wysokim poziomie. Winterthur 2 gwiazdki, Zurich ma 2,5, więc tutaj no
Zurich niby z leciutką szwagą, no ale dobrze wiemy jak to jest w tych słabszych drużynach. Zobaczmy kto tutaj wygra. No i Zurich dał radę wygrać 3-2 to spotkanie. Krasniki z 9.3 ocena MVP tego spotkania. Zurich może sobie przejąć ten tutaj mały teren, więc troszeczkę się powiększają. No i Krasniki z 67 skakuje na 70 oceny ogólnej. Następnie to Sampdoria z Włoch wylosowana jest na kole, a oni tutaj sobie zaatakują na północny wschód, a to jest atak na naprawdę bardzo silną drużynę z Włoch, bo to jest atak na Juventus. No i tutaj widzimy Juventus 4,5 gwiazdki, Sampdoria tylko 3, więc no bardzo ciężki rywal dla Sampdorii. Zobaczmy kto tutaj sobie poradzi lepiej w tym spotkaniu i Sampdoria wygrywa w karnych, mecz zakończy wynikiem 2-2, a Sampdoria w karnych 3-0, Chiesa, Kostić i Vlahovic nie trafili swoich karnych. Wow, no Juventus myślę, że jeden z, może z tych 150 drużyn, które są faworytem w tym imperializm, a przegrywają w swojej pierwszej walce i to w Sampdorią. No i Borini z oceną 7.9 jest MVP tego spotkania. No i widzimy, Sampdoria zyskuje tutaj ogromny teren we Włoszech. No i co najważniejsze, Borini z 76 na 70, na 80, przepraszam, oceny ogólnej. Bardzo dobry upgrade dla tego składu, no świetny zawodnik w tej drużynie. Następnie zostaniemy we Włoszech, bo tym razem to Monza jest wylosowana na kole. No i oni atakują na północny zachód i to jest atak na AC Milan, więc bardzo blisko tutaj tego samego miejsca, gdzie przed chwilą była Sampdoria i Juventus. No i tutaj mamy podobną sytuację, że Milan tutaj jest faworytem, no 4,5 gwiazdki, Monza 4, więc jednak lepsza drużyna od Sampdorii, więc tutaj aż taka przewaga ze strony Milanu nie jest, no ale też nie oszukujmy się, Milan to jest też jedna z tych drużyn, która jest faworytem tutaj w tym imperializm. No i zobaczmy, czy znów będzie tutaj zwycięstwo tej słabszej drużyny i tak też się dzieje. Monza wygrywa 3-1 ten mecz. Kolejny faworyt z Włoch odpada bardzo szybko, no niesamowite, 3-1 Monza wygrywa ten mecz. Pessina, kapitan, jest MVP tego spotkania, 9.4 ocena. No i widzimy jak Monza przyjmuje teren tutaj Milanu, niesamowity, no Inter Milan. Byli tutaj na tej mapie aż do tej pierwszej walki, gdzie Monza ich zniszczyła. No i Pessina z 78 na 81 oceny ogólnej upgrade. No naprawdę, to co się tutaj stało w tych dwóch walkach, to ja nie mam pytań. Dwie z tych może top 5 drużyn z Włoch zostały od razu wyeliminowane. Następnie mamy wylosowany Zhejiang Pro, przenosimy się do Chin. No i oni sobie tutaj zaatakują na zachód, no a tutaj mają tylko i wyłącznie pusty teren, przejmują go sobie, mocno się powiększają. No i zobaczmy, który z nich zawodników zostanie plus 1 do overalla. Będzie to zawodnik 24, więc głęboka rezerwa. Jest to Wang Yang z 56, skakuje na 57 oceny ogólnej. Następnie wylosowany jest Wellington Phoenix z Australii i oni tutaj zaatakują na południowy wschód. No i tutaj się dzieje coś ciekawego, bo tutaj jest tak naprawdę koniec mapy, jeśli można tak to nazwać. Oczywiście to jest, no, ziemia jest okrągła, więc tutaj nie jest koniec ziemi. Więc jeśli tak naprawdę pójdziemy w tą stronę, więc mi wychodzi, jeśli dobrze tutaj to wszystko ogarnąłem, że oni tutaj zaatakują na Meksyk, więc mam nadzieję, że to tak właśnie powinno być. No i po prostu przejmują sobie ten Meksyk, dostają plus 5 do overalla, zobaczymy który z tych zawodników dostanie to plus 5. Będzie to ich 19 zawodnik, no a 19 zawodnikiem jest Supyk, 54 oceny, no i wskakuje na 59, no ale jedynie wskoczył na ławkę rezerwowych. Następnie wylosowany jest Shanghai Shunhua, drużyna z Chin, która tutaj zaatakuje na południe i tutaj atakują na drużynę, które wcześniej walczyło, to jest Shanghai Port, więc zobaczymy jak tutaj sobie poradzą te drużyny. No, Shanghai Port 2,5 gwiazdki, jest tutaj oczywiście Oscar 77 oceny ogólnej, no a w Shanghai Shunhua nie ma nikogo takiego, który wychodzi tutaj poza średnią, 2 gwiazdki tylko ta ich drużyna. No i zobaczmy kto wyjdzie zwycięsko z tego meczu i to Shanghai Port wygrywa. Oscar zawodnikiem spotkania, więc tutaj pokazał właśnie to, że jest lepszym od wszystkich, 8.7 oceny. No i Shanghai Port przejmuje tutaj teren, powiększają się, no ale Oscar szczególnie z 77 wskakuje na 80 oceny ogólnej, staje się tutaj już naprawdę silnym zawodnikiem, nie jeśli chodzi tylko o Chiny, tylko ogólnie w piłce. Następnie wylosowany jest Wuhan Tree Town, więc zostajemy w Chinach, a oni sobie tutaj zaatakują na
południe, a tutaj tylko i wyłącznie pusty teren, więc powiększają się. I zobaczymy, który z tych zawodników dostanie plus 1 do oceny. Będzie to ich szósty zawodnik, jest nim Liu Ye z 56 na 57 oceny ogólnej. Kolejna wyrosowana drużyna to Celtic, więc wracamy tutaj sobie do Europy. Oni atakują na północny zachód i to jest atak na Rangersów, więc tutaj no dwie najlepsze drużyny ze Szkocji będą walczyć między sobą. Celtic 3,5 gwiazdki, Rangers także 3,5. Szykuje się naprawdę niesamowity mecz. Zobaczmy, kto tutaj wyjdzie zwycięsko z tego. I Rangers wygrywają 3-2 w karnych. Mecz zakończy wynikiem 2-2. No a w karnych to Rangersi byli lepsi, a MVP spotkania zostaje Danilo z 7,8 oceny. No i widzimy, jak Rangersi tutaj przyjmują cały teren Celticu. No i szczególnie Danilo, ich napastnik, z 75 wskakuje na 78 oceny ogólnej. Następnie mamy wylosowany Nacional z Urugwaju. Oni zaatakują tutaj na północny zachód i to jest atak na Liverpool. Oczywiście to nie jest ten z Anglii, tylko ten z Urugwaju. Liverpool ma 2,5 gwiazdki, Nacional ma 3, więc tutaj mimo wszystko wyrównane spotkanie. No ale zobaczmy, kto tutaj wyjdzie zwycięsko. I to Liverpool wygrywa 2-1. Tutaj tylko dodam, że jest taka prezentacja, bo te mecze z CONMEBOL trzeba po prostu zagrać, nie da się ich symulować, więc po prostu tutaj wyciąłem wynik po meczu oraz ta ocena także po spotkaniu. No i widzimy właśnie, że Liverpool wygrał 2-1, a Rodriguez jest MVP tego spotkania z oceną 9.0. No i teraz widzimy, jak Liverpool przyjmuje tutaj teren Nacional, a ten właśnie Rodriguez z 71 wskakuje na 74 oceny ogólne. Już tylko jeden overall, a będzie złotą kartą w trybie Ultimate Team. Następnie wylosowany jest Coquimbo Unido z Chile, a oni sobie tutaj zaatakują na wschód i tutaj jest pusty teren, więc sobie mogą go przejąć. To jest jej jeden z części tutaj z Argentyny. No i zobaczmy, kto tutaj dostanie plus 1 do overalla. Będzie to ich 24 zawodnik, więc głęboka rezerwa. Jest to Sanchez, który z 60 wskakuje na 61. Następnie wylosowany jest Nashville z Ameryki. Atakują oni na tutaj na północny wschód i to jest atak tylko i wyłącznie na pusty teren, więc przejmują go, powiększają się i zobaczmy, który z ich zawodników dostanie upgrade plus 1. Będzie to piąty zawodnik. Aktualnie tutaj w ich składzie to jest Godoy, który z 71 wskakuje na 72 oceny ogólnej. Następnie wylosowany jest Lecce z Włoch, którzy sobie tutaj zaatakują na południowy wschód i to jest atak na Libię, więc cały tutaj kraj przyjmują. Pierwsze tutaj wejście w Afrykę w naszym imperializm jest właśnie zrobione przez Lecce. No i zobaczmy, jaki z ich zawodników dostanie plus 5 do overalla. Poszczęściło im się, jest to zawodnik z pierwszego składu, będzie to zawodnik szósty i wychodzi, że to jest Kaba, czyli ich pomocnik defensywny z 70 wskakuje na 75 oceny ogólnej. Tym razem wracamy do Anglii. Southampton wylosowany na kole, który tutaj atakuje na południowy wschód i to jest atak na Lille, który oczywiście wcześniej wtargnęło tutaj do Anglii. No i zobaczmy, Lille 4 gwiazdki, Southampton 3,5. Drużyna Bednarka troszeczkę słabszy na papierze, no ale zobaczymy, czy sobie poradzą z Lille. Sprawdźmy od razu wynik tego spotkania i tak jest, Southampton wygrywa 3-1 z Lille. Adams, zawodnikiem meczu, 8,4 ocena. Jonathan David, najlepszy gracz Lille. Totalnie słabe spotkanie, no 5,8 oceny. No i zobaczmy, Southampton nie dość, że przyjmuje tutaj teren Lille, który wcześniej wzięło w Anglii, to jeszcze mocno wkracza tutaj na tereny Francji. No i Adams z 74 wskakuje na 77 oceny ogólnej. Następnie wylosowany jest Hoffenheim, przenosimy się po raz kolejny do Niemiec. Atakują oni na południowy wschód i to jest atak na SSV Ulm, drużyna z trzeciej ligi niemieckiej, ma tylko 1,5 gwiazdki, Hoffenheim ma ich aż 4, no więc tutaj jest zdecydowanym faworytem tego spotkania. Zobaczmy od razu, czy sobie poradzą w tym meczu. I nie poradzili sobie, SSV Ulm wygrywa 3-1 w dogrywce. Niesamowite, co tutaj się stało w tym spotkaniu. Roszy, zawodnikiem meczu, 9,7 oceny. Hoffenheim odpada na taką samą drużynę, coś niesamowitego. No i widzimy, jak SSV Ulm tutaj przejmuje no, teren Hoffenheimu. No i ich zawodnik Roszy z 64 wskakuje na 68 oceny ogólnej. Następnie wylosowany jest Djurgårdens IF z Szwecji, które tutaj sobie zaatakuje na południowy zachód i to jest atak na
drużynę, która się nazywa Broma Pajkarna. To naprawdę ta nazwa ich jest niesamowita. Oni mają 1,5 gwiazdki, Djur Gardens ma 2,5, więc jest lepsza o całą jedną gwiazdkę. No więc oni są zdecydowanie faworytem tutaj. Zobaczmy, czy oni sobie poradzą, czy jednak zrobią tak jak Hoffenheim i przegrają ze słabszą drużyną. Im się udało, wygrywają 1-0. Humet trafia bramkę, MVP tego meczu 8,7 oceny. No i widzimy, jak przyjmują ten teren tutaj, fajnie się powiększają. No ale co najważniejsze, to Humet, ich napastnik z 64 wskakuje na 67 oceny ogólnej, więc no ten skład zaczyna już naprawdę fajnie wyglądać. Następnie wylosowany jest Las Palmas z Hiszpanii, które zaatakuje tutaj na północny zachód. No i tak jakby los chciał, żeby te dwie małe wysepki zagrały na siebie. No zobaczcie, ile to jest miejsca dookoła. Oni akurat trafili na teren, który jest zajęty przez Tenerife. No i tutaj obydwie drużyny są na dosyć równym poziomie, chociaż Las Palmas ma 4 gwiazdki, a Tenerife tylko 3. Więc tutaj no Las Palmas jest jednak mimo wszystko faworytem. Zobaczmy, czy właśnie to oni wygrają ten mecz. I nie, to Tenerife wygrywa to spotkanie 3-2, więc Las Palmas tutaj mimo tego, że byli faworytem, nie udało im się wygrać tego spotkania. No i to Alvaro Jimenez jest MVP tego meczu, 9,1 oceny. No i zobaczmy, że Tenerife przejmuje tutaj tą wysepkę, mają już tutaj obydwie, są w ich kontroli. No i właśnie ten Jimenez z 71 wskakuje na 74 oceny ogólnej. Następnie wylosowana jest po raz kolejny Cittadella z Włoch i oni zaatakują tutaj na południowy zachód i to jest atak na Wenecję, więc tutaj no wyrównane spotkanie. Cittadella 2,5 gwiazdki, Wenecja 3. No i zobaczmy, kto wygra ten mecz. Cittadella znów wygra z lepszą drużyną. Tym razem nie udało im się. Wygrywa Wenecja 3-1. Andersen MVP spotkania, ocena 9,2. No i Cittadella znika z naszej mapy, a Wenecja przyjmuje bardzo fajny teren tutaj we Włoszech. No i Andersen z 68 wskakuje na 71 oceny ogólnej. Następnie przenosimy się do Portugalii, której nie było od pierwszej walki, gdzie tam Inter Miami walczyło. Tym razem to Gil Vicente jest wylosowany na kole, które zaatakuje tutaj sobie na południowy wschód i to jest atak na Bragę, więc na bardzo ciężkiego rywala, bo Braga ma aż 4 gwiazdki, Gil Vicente tylko 3, więc tutaj Braga faworytem i zobaczmy, czy wygrają to spotkanie. Tak też się dzieje, bez żadnych problemów, wygrana 4-0 aż Bruma, ocena 10-0, więc MVP tego meczu. No i Braga przyjmuje sobie ten malutki teren tutaj, no ale co najważniejsze dla nich, to Bruma z 77 wskakuje na 80 oceny ogólnej. Następnie wylosowany mamy Besiktas, więc wracamy do Turcji. Tym razem ta drużyna zaatakuje w północny wschód i tutaj oni atakują na drużynę, która się nazywa Pendikspor. Drużyna, której nie znałem wcześniej, przyznam, 3 gwiazdki mają. Besiktas oczywiście zna drużyna, ma ich aż 4, więc tutaj są no faworytem. Zobaczymy, czy Besiktas sobie poradzi i nie, tak jak Fenerbahce, drużyna, która jest faworytem tutaj w Istanbulu, przegrywa to spotkanie 2-1, w dogrywce przegrywają. Diaby z Pendikspor'u 7,7 ocena jest MVP tego spotkania, no i Besiktas znika tutaj z naszej mapy niestety i Pendikspor powiększa swój teren. No i Diaby, który był rezerwowym, z 68 oceny ogólnej wskacze na 71 i wchodzi do pierwszego składu. Następnie wylosowany jest Istanbulspor, więc nie dość, że stajemy w Turcji, to praktycznie w tym samym miejscu, oczywiście w tym kraju. Oni zaatakują tutaj na zachód, no i tutaj zahaczają o teren Galatasaray, więc mamy ciekawe spotkanie. Galatasaray 4 gwiazdki kontra Istanbulspor tylko 1,5 gwiazdki, więc no mam nadzieję, że tutaj Galatasaray sobie poradzi. Zobaczmy, czy po raz kolejny w Turcji faworyt przegra swój mecz. Nie tym razem, no Galatasaray jednak jest niezawodne, wygrywają 4-1. Mertens MVP tego meczu, ocena 10-0, mimo że nie trafił ani jednej bramki. No i Galatasaray przyjmuje sobie teren, tutaj powiększają się, robią tutaj granice tak naprawdę w tym przejściu tutaj na terenie Turcji. No i Mertens 79 na 81 oceny ogólnej tutaj dostaje upgrade. Tym razem mamy wylosowane Al-Ittihad, drużyna z Arabii Saudyjskiej, która atakuje na północny wschód i to jest atak na Al-Wehda, czyli drużyna, która jest no słabsza, tylko 2,5 gwiazdki, gdzie Al-Ittihad tutaj oczywiście z Benzemą, Fabinho, Kante i innymi
mają aż 4 gwiazdki, więc tutaj Al-Ittihad jest totalnym faworytem i wygrywają to spotkanie 3-1. I tutaj ciekawe, bo to Hafsavi, lewy obrońca, jest MVP, 8,3 oceny. No i zobaczcie, że tutaj Al-Ittihad ładnie się tutaj powiększa, fajny upgrade jeśli chodzi o teren dla nich. No i ten Hafsavi z 65 skakuje na 68 oceny ogólnej. Następnie wylosowany jest St. Patrick Athletic z Irlandii, który tutaj zaatakuje na południe i to jest atak na Racing de Ferro, przepraszam, więc drużyna, która już tutaj przejęła Islandię, jeśli się nie mylę. Tak jest właśnie, oni przejęli wcześniej Islandię. No i zobaczmy, no tutaj St. Patrick ma tylko jedną gwiazdkę, Racing de Ferro ma aż 2,5. Więc zobaczmy, kto tutaj wygra to spotkanie. No i Racing de Ferrol wygrywa, ale tylko 1-0, więc to nie było aż takie łatwe spotkanie, jak można było się spodziewać. No i John Garcia, MVP tego meczu, 9,2 oceny. Racing de Ferrol przejmuje tutaj teren właśnie w Irlandii. No i Garcia z 67 wskakuje na 69 oceny ogólnej. Wracamy znów do Arabii Saudyjskiej. Wylosowany jest Al Red, które tutaj atakuje na północ i to jest atak na Al-Faya, która już dzisiaj walczyła raz. No i tutaj Al-Red 2 gwiazdki, Al-Faya 2,5, więc wyrównałem spotkanie, no ale tak ten Nwaka Emy na ataku 80 ocen ogólnej, myślę, tutaj zrobi robotę. No i zobaczmy, czy tak też będzie. I tak się dzieje, wygrywają 2-1, ale to nie Nwaka Emy, tylko Fashion Junior jest MVP tego spotkania. 8,6 oceny ogólnej. No i Al-Faya przyjmuje kolejny teren. Tutaj to przejście ich się powiększa. No i to ten Fashion Junior Sakala dostaje upgrade z 73 na 76 oceny ogólnej, więc druga złota karta, trzecia nawet, bo Coman jest na lewej obronie, to trzecia złota karta w tej drużynie. Następnie na kole jest wylosowane Molde FK z Norwegii i oni zaatakują tutaj na zachód i to jest atak na drużynę, która się nazywa Aleskund z FK. No i ona ma tylko jedną gwiazdkę, Molde ma 2,5, więc tutaj no zdecydowany faworyt, 1,5 gwiazdki przewagi. Zobaczmy, czy dadzą radę wygrać ten mecz i nie dali radę, przegrywają 3-2 w dogrywce. Kolejny raz faworyt przegrywa. No i to Atanga jest MVP tego meczu, zaliczył hat-tricka, ocena 10-0, więc niesamowity występ tego zawodnika. No i zobaczcie, no Molde znika z naszej mapy i ten Atanga z 65 skakuje na 69 oceny ogólnej. Naprawdę jak na ten skład, to jest niesamowita karta. Następnie na kole wylosowany jest Piast Gliwice, więc przenosimy się do Polski. Oni już dzisiaj walczyli, bo wygrali z Krakowią, przypominam. No zobaczmy, gdzie tym razem to oni będą atakować i atakują na południe-wschodnie, coś takiego. I to jest atak na pusty teren, a dokładnie to atakują na Słowację, więc przyjmują tutaj ten cały kraj plus 5 eurala dla innego zawodników. Już losujemy na kole, kto dostanie ten upgrade i będzie to 17 zawodnik w ich składzie, więc to jest zawodnik z ławki, to jest Mokwa, który z 60 overalla wskakuje na 65 i wchodzi do pierwszego składu na lewą obronę. Następnie wylosowana jest Bolonia, która zaatakuje na północny wschód i to jest atak na Wenecję, bo tutaj przechodzą obok terenu Hellas Verony, łapią tutaj za Wenecję. No i zobaczmy, Bolonia 4 gwiazdki, Wenecja tylko 3. Więc czy Wenecja straci już swój teren, który niedawno tutaj co zyskała, czy Bolonia swój pierwszy mecz wygra? Sprawdźmy. I tak się dzieje, Bolonia wygrywa 2-1, 8,3 oceny dla Orsoliniego, więc no, Bolonia pierwszy swój mecz wygrywa i tutaj z mapy totalnie niszczy Wenecję. Bolonia jest podzielona na pół, jedna część tutaj niżej, druga u góry właśnie we Włoszech, więc odblokują tutaj sobie naprawdę fajne granice tutaj u góry. No ale też ten Orsolini z 79 skakuje na 82 oceny ogólnej. Następnie na kole wylosowana jest drużyna Godoy Cruz z Argentyny, która zaatakuje tutaj na południowy zachód i oni atakują na drużynę z Chile, a dokładnie to jest Juanchi Pato,
No, drużyna, która jest nawet wyrównana poziomem. Godoy Cruz 3 gwiazdki, Juan Chipato 2,5. Więc tutaj ciekawe spotkanie będzie między drużyną z Argentyny i drużyną z Chile. I zobaczmy, kto wygra ten mecz. I Godoy Cruz wygrywa bez większych problemów. 2-0 wygrane to spotkanie. I to Badaloni jest zawodnikiem meczu. Z 8,1 oceny po tym spotkaniu. No i Godoy Cruz wkracza tutaj do Chile, sobie powiększając swój teren. No i ten Badaloni z 70 skakuje na 73 oceny ogólnej. Następnie wylosowana jest Sevilla z Hiszpanii, która atakuje na północny zachód. No i atakują tutaj na Real Betis, więc tutaj obydwie drużyny mają minimum 4 gwiazdki. Betis 4, Sevilla 4,5, więc tutaj naprawdę spotkanie na bardzo wysokim poziomie. No i klasycznie obydwie drużyny ponad 4 gwiazdki równa się, że widzimy bramki, które wpadły w tym spotkaniu. Pierwsza bramka jest dla Sevilli w 22 minucie, atak skrzydłem tutaj Ocampos, wchodzi w pole karne, podaje do Jordana, a ten od razu strzela w boczną siatkę i pokonuje bramkarza Realu Betis. Druga bramka wpada w 86 minucie, Lamela tutaj dobrze znajduje El Nestriego, no a ten sam na sam się nie mógł już pomylić i trafia bramkę na 2-0. No i takim wynikiem kończy to spotkanie. Sevilla niszczy Real Betis 2-0, no i to oni właśnie wygrywają to spotkanie. MVP tego meczu zostaje Jordan z oceną 8,8. No i oczywiście Sevilla przyjmuje teren Realu Betis, więc naprawdę fajny teren już tutaj mają. Granica z Portugalią także jest już ich. No i Jordan z 79 skakuje na 82 oceny ogólnej. Następnie wracamy do Polski. Stal Mielec wylosowany na kole, a oni zaatakują na południowy zachód i to jest atak na Puszczę, więc tutaj spotkanie dwóch drużyn, może nie najlepszych w Ekstraklasie. Puszcza jedna gwiazdka, Stal Mielec 1,5. Zobaczmy od razu, kto tutaj zwycięsko wyjdzie z tego meczu. I Stal Mielec wygrywa 3-2. Domański, dwie bramki, ocena 9,1. MVP tego spotkania. No i Puszcza znika z naszej mapy. Stal Mielec troszeczkę tutaj się powiększa. No i Domański z 68 wskakuje na 71 oceny ogólnej. No, bardzo dobra karta jak na aktualny skład Stalu Mielec. Następnie na kole wylosowana jest Barcelona, ale to nie ta, o której myślicie. To jest Barcelona SC z Ekwadoru, jeśli się nie mylę. I oni atakują w prawą górną stronę, to jest północny wschód i to jest tylko i wyłącznie pusty teren, więc powiększają się i ta Barcelona SC będzie miała upgrade plus 1 dla jednego z swoich zawodników. Będzie to zawodnik 18, czyli to będzie ich rezerwowy bramkarz. Mendoza z 67 wskakuje na 68 oceny ogólnej. Następnie wylosowane jest Deportes Tolima, więc zostajemy w Ameryce. Oni zaatakują tutaj w północny zachód i to jest atak na America de Cali. No i tutaj obydwie drużyny mają po 3 gwiazdki, więc bardzo wyrównane spotkanie. Zobaczmy od razu, przejdźmy do wyniku, kto wygra to spotkanie. I Deportes Tolima wygrywają 2-1 ten mecz. Aguil, ich napastnik, jest MVP tego spotkania z oceną 8,6. Więc America de Cali znika z naszej mapy. Deportes tutaj powiększa bardzo mocno swój teren. No i Gil awansuje z 67 na 70 oceny ogólnej. Po raz kolejny daleko się nie ruszamy, bo zostajemy w Ameryce. Atletico Nacional został wylosowany na kole, który atakuje na północny zachód. No i tutaj jest tylko i wyłącznie pusty teren, więc po prostu się tutaj powiększają. I wylosujmy, kto dostanie plus 1 do oceny ogólnej. Będzie to zawodnik 18, czyli ich rezerwowy bramkarz Royas z 77 wskakuje na 71 i wchodzi do pierwszego składu. Następny mamy powrót do Hiszpanii. Wylosowane jest Elche, które tutaj zaatakuje na północny zachód i oni tutaj atakują na Cartagenę, więc tutaj no spotkanie nie najlepszych drużyn w Hiszpanii. Elche 3 gwiazdki, Cartagena ma 2,5. No i przejdźmy od razu do wyniku i Cartagena, mimo że miała pół gwiazdki mniej, wygrywa aż 3-0 to spotkanie. I Jairo jest tutaj zawodnikiem meczu, ocena 8,8. Przyjmują teren po Elche i ten Jairo, lewy pomocnik, wskakuje z 70 na 73 oceny ogólnej. Jest najlepszym graczem w swoim składzie. Kolejne losowanie kończy się w Arabii Saudyjskiej i znów ta sama drużyna Al Ittihad. Tym razem oni zaatakują na południe i tutaj atakują na Damak Kluby. No i tutaj drużyna dostanie plus 1 dodatkowy overall dla zawodnika, bo
Ten teren, który tutaj widzicie, będzie otoczony cały przez jedną drużynę, więc po prostu od razu zostanie on przejęty. Nie zostanie tutaj pusty teren, jeśli drużyna obkroczyła cały ten teren. Więc po prostu tutaj widzicie, że będzie plus 3 i 1, czyli plus 4 overalla dla MVP tego spotkania. No i tutaj Ali Tihad znów ma przewagę, 4 gwiazdki, damak tylko 2,5. No i zobaczmy, czy Ali Tihad znów wygra swoje spotkanie. I tak się dzieje, wygrywają 2-0 i znów ten Hafsavi jest MVP spotkania. 9,1 ocena dla tego zawodnika. No i Itihad Club przejmuje tutaj ten teren. Fajnie, znów się powiększają, naprawdę Al Hilal tutaj obok już się robi coraz mniejsze przy nich. No ale ten Hafsavi, który wcześniej miał 65 overalla, teraz ma już 68 i aktualnie wskakuje na 72, więc już coraz bliżej dla złotej karty dla tego zawodnika. Następnie wylosowany jest Aji Oxer z Francji, które zaatakuje tutaj na południowy wschód i atakują na Lyon. Dla tych, co mnie znają, wiecie, że kibicuję tej drużynie tak samo jak i Grenoble. No bo to są dwie drużyny, oczywiście kimś im w imperializm tutaj, no bo to są dwie drużyny, które są niedaleko miejsca, gdzie ja mieszkam. No ale zobaczmy, Lyon 4 gwiazdki, Auxerre 2,5, więc tutaj liczę, że Lyon naprawdę da radę pokonać ich. Zobaczmy, Lyon daje radę, wygrywa 3-1, łatwe spotkanie. Szerki, ta młoda gwiazda, jest MVP tego meczu, 8,6 oceny. Więc Lyon zyskuje bardzo fajny teren, mocno tutaj się powiększają na terenie Francji. No i Szerki z 74 wskakuje na 77 oceny ogólnej. No i tym jakże miłym dla mnie akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Zostało 605 drużyn jeszcze na mapie, więc będą jeszcze odcinki z tego, jeśli oczywiście to Wam się spodoba i będzie zainteresowanie tym. Ja Wam dziękuję za oglądanie, przynajmniej oczywiście o lajku i subskrypcji. Pokażcie mi, że to Wam się podoba i że chcecie kolejną część z tego imperializm. Dziękuję Wam za oglądanie, widzimy się już niedługo w kolejnej części. Cześć!